Wiemy, że Bóg nam do nas mówi. Wiemy, że Bóg do nas mówi. Naprawdę dzielimy się słowem. I ostatnio moja żona to uzupełniała. Myśmy mówili o tym chodzeniu do powodzie. I chodzenie po wodzie tak, ale dokąd? I mówiliśmy o tej łodzi. I mówiliśmy, o czym jest ta łódź. I te ostatnie, nie wiem, prosto z nieba uzupełnienie, że przecież każdy ten obszar naszego życia, każdy ten obszar naszego życia, który mamy i który dzisiaj czasami przynosi nam trochę nawet czasem zmartwienia, to trzeba pamiętać, że to jest kiedyś zrealizowane marzenie w naszym życiu. Że nasza rodzina to jest zrealizowane marzenie. Że nasz kościół to jest zrealizowane marzenie. Że nasza praca to jest często zrealizowane nasze marzenie. Dlatego trzeba na nowo odkryć. Odkryć to, nadać na nowo wartości, rozpalić ducha płomiennego w sobie i powiedzieć: wow! Ale mam cudowne życie! Alleluja! Amerykanie tego nie mają! Ale nie musimy się do żadnych porównywać. Cieszę się, że mam takie życie, jakie mam. Cieszę się, że ty masz takie życie, jakie masz. Cieszę się, że znamy razem Boga. I cieszę się, że nie mamy poczucia niższości tylko dlatego, że no nie wiem, nie jesteśmy w jakimś miejscu, gdzie dzisiaj się mówi o nim, że tam to się dzieje, że nie jesteśmy z Betelu, że nie jesteśmy, nie mówię tutaj o Grzesiu Milczanowskim, bo tam to się dopiero dzieje, ale tym amerykańskim Betelu, czy jakichś miejscach, gdzie są wielkie, potężne poruszenia. My mamy poruszenie w naszym domu, przy naszych garnkach. Halleluja! Halleluja! Więc chodzimy po wodzie, doszliśmy do łodzi i ja dzisiaj chciałbym jakby trochę nie wychodzić z łodzi. Pamiętacie, jak powiedziałem, przywróćmy szacunek łodzi, ponieważ łódź to jest najlepszy wynalazek na świecie, aby poruszać się po wodach, po oceanach, duchowych oceanach tego świata. Nie musimy się w nich topić, możemy przebywać w łodzi na wodzie, a nie pod wodą i ciągle bulgotać tam, bulgotać i tak patrzeć, czy jeszcze jedne bulgnięcie wyjdzie, czy już nie. My możemy być ponad wodami w naszym życiu. Powiedz sąsiadowi, możesz być ponad wodami. Alleluja. Czy jesteście gotowi, żebyśmy zrobili kolejny krok? Alleluja. Powiem wam, że jestem trochę podekscytowany kolejnym krokiem. Ale zanim może... Albo od razu powiem, jaki jest tytuł tego kazania. Uciszyć burzę. Uciszyć burzę w swoim życiu. Amen. Alleluja. Przeczytajmy fragment z Ewangelii Marka. 4 rozdział. Od wersetu 35 do wersetu 41. I rzekł do nich owego dnia, kiedy nastał wieczór: przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lud i wzięli go z sobą, tak jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniała. A on był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: umilknij i ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich: czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich strach wielki, mówili jeden do drugiego: kim więc jest ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne? To jest kolejna historia w Biblii, niesamowite wydarzenie, które może mieć ten pierwiastek, że ponieważ ma ten element nadprzyrodzony i manifestacji działania Bożego, to czasami może się okazać, że przez tą jakby zgubimy tą wartość, która ma głębszą, czyli ten przekaz, który Bóg chce do nas powiedzieć. Bo wiecie, powiem wam, to jest za mało dzisiaj, w tych czasie, w tym momencie, w którym jesteśmy. To jest za mało tylko, żebyśmy odkryli ten jeden fakt. Kim jest Jezus, że nawet ucisza burzę? A nawet wam powiem tak, że kiedy my się nad tym tak mocno skupimy, jak to Jezus ucisza burzę, to już całkiem zgubimy przekaz tego, co tam jest powiedziane. Pozwolicie, że spróbuję wejść w to. Może zacznę od tego,
Bo tu jest ciekawa historia w odróżnieniu. Ja ciągle wierzę, że my pamiętamy poprzednie nauczania. To wierzę, to znaczy wyznaję trochę, że pamiętamy poprzednie nauczania. Kiedy mówiliśmy o chodzeniu po wodzie i mówiliśmy, że kiedy Jezus wszedł z Piotrem do łodzi, to co? To burza i wicher ustał. Ale tutaj mamy inną sytuację. Tutaj mamy sytuację, gdzie wszyscy znajdują się w łodzi, a wicher nie ustał, lecz burza nadeszła. Burza nie tylko nadeszła, ona uderzyła dokładnie w tą łódź. Ta historia przynosi taką drugą stronę medalu, w której mówimy, jesteś w łodzi, czyli najlepszym Bożym wynalazku. Mówimy, ja te, kiedy mówię, jestem w łodzi, to najlepszy Boży wynalazek, wiadomo, że to jakiś człowiek wynalazł łódź. Ale ja mówię teraz o takiej duchowej rzeczywistości, że kiedy jesteś w tym miejscu, które naprawdę niesie cię nad wodami, które naprawdę niesie cię nad życiem, które naprawdę powoduje, że twoje życie jest lepsze, jeżeli jesteś w bardzo jakby w zdrowej rodzinie. To jest miejsce, to jest twoja łódź. Kiedy jesteś w zdrowym kościele, to jest właśnie, to jest łódź, która cię niesie. Kiedy jesteś w tych obszarach swojego życia i naprawdę gdzieś, one są zdrowe i dzięki temu zdrowiu ty się unosisz nad chaosem, który jest dookoła, nad tym światem, który próbuje nas uderzać. I czasami w tej łodzi doświadczamy, że kiedy jesteśmy w niej, to właśnie burze ucichną. Ale tu mamy historię, że można być w łodzi, a burza nie ucichła, tylko się wzmogła. Mało tego, czytamy również, że zaczyna ją wypełniać woda. Ciekawe jest to, że Jezus tam śpi na tej łodzi, a tu woda zaczyna wypełniać i powiem wam, jakie mam przekonanie. Ja mam takie przekonanie, że gdyby coś się nie wydarzyło, to nawet ta piękna łódź, na której spał Pan Jezus, mogłaby zatonąć. Tu Jezus by zatonął? Nie, on akurat by się położył na wodzie. Ale cała reszta mogłaby zginąć. I pytałem Ducha Świętego, Panie, co chcesz powiedzieć nam przez tą historię? Co chcesz powiedzieć nam przez to, że ta łódź, o której tak żeśmy nadali i przywróciliśmy jej wartość, nagle jest zagrożona i nagle może utonąć? I pierwsza rzecz, którą zobaczyłem, to to, że nawet jeśli mam zdrowy dom, nawet jeśli mam zdrowy kościół, nawet jeśli narodziłem się na nowo, nawet jeżeli po prostu mam super pracę, nawet jeżeli mam super perspektywę, nawet jeżeli to wszystko mam, to wcale nie oznacza, że ten świat i diabeł nie będzie chciał uderzyć z całym impetem w twoje życie. To jest jedna rzecz, którą zobaczyłem. Ale druga rzecz, którą zobaczyłem, że nieprzemienione życie włożone do łodzi jest nadal nieprzemienionym życiem, tyle że w łodzi. Że jest coś głębiej niż tylko wejście w coś. Jest coś więcej niż tylko po prostu postawienie nogi w zdrowym, właściwym miejscu i wzięcie tej zdrowej odpowiedzialności również za życie. Jest coś więcej. I chciałbym wam pokazać to. My musimy zrozumieć, że Bóg, kiedy przychodzimy do Boga, On zmienia nasze serce. Ale jest jeszcze do zmiany nasz charakter. Wiem, że mamy takie romantyczne myślenie, że kiedy przyjdziemy do Boga, to On nie tylko zmieni nasze serce, ale również zmieni nasze postawy, nasz charakter i te wszystkie rzeczy. Ale tak naprawdę tak nie jest. Serce jest przemienione przez Boga, ale charakter przemieniamy my, ty i ja osobiście. Alleluja. Alleluja. Często mówimy, ale on ma takie dobre serce. Ja myślę, że wokół nas są same dobre serca. Tyle z życiem, że sobie nie radzą. Można mieć dobre serce
i mieć całkowicie roztrzaskane życie. Dlaczego? Dlatego, że to nie dobre serce przynosi bezpieczeństwo, ale twoja praca nad swoim charakterem, nad to, kim jesteś, przynosi pełne zwycięstwo. Zatem, kiedy jesteśmy w łodzi, kiedy jesteśmy w kościele, kiedy jesteśmy w domu, kiedy jesteśmy w tych naszych obszarach życia, które są tak zdrowe, to nadal to jest miejsce, że trzeba coś więcej i trzeba coś mocniej. I aby zrozumieć, co więcej i mocniej, chciałbym zestawić tą historię uciszenia burzy, do której zaraz wrócimy, z inną historią, którą mamy w Ewangelii Łukasza. W 6 rozdziale, w wersecie 46 do 49. Dlatego mówicie... Dlaczego mówicie... W dosłownym tłumaczeniu jest tak. Ciągle wołacie... Bardzo lubię to zrozumieć. Ciągle wołacie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię. Wow, mocno. Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobny jest do człowieka, który budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę, a gdy przyszła powódź, uderzyły wody, a ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Każdy zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. I uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. Ciekawym jest fakt, że burze są rzeczywistością naszego życia. Kiedy Jezus mówił o budowaniu domu na skalę i o budowaniu domu na ziemi, On nie powiedział, gdyby się zdarzyło, że przyjdą burze. On nie powiedział, bądźcie mądrzy, bo czasami może być tak, że akurat niechcąco, nieprzewidziany niemalże sposób przyjdzie burza do twojego życia. On mówi, kiedy burza przyjdzie? Ach, teraz będzie boleśnie. Chciałbym, żebyś powiedział do sąsiada, burza przyjdzie. Co to za proroctwa, pastorze? Nie, to nie proroctwa, to jest słowo od Boga. Kiedy burza przyjdzie, twój dom ma się ostać. Wiecie, tutaj Jezus mówi o tym, wołacie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię. I kiedy zestawisz to z historią na morzu, pamiętacie, woda nabiera, burza przyszła też tam. Burza uderzyła w tą łódź i oni są tam na tej łodzi. Jezus śpi i myślałem, wiecie, że to jest normalne, że jeżeli On śpi, a burza jest problem, to pójdą do Niego i powiedzą, Mistrzu, przepraszamy, że Cię budzimy. Jest taka wyjątkowa sytuacja. Wiem, że jesteś zmęczony, ale czy mógłbyś wstać i łaskawie zrobić coś z tą sytuacją, bo zaraz zginiemy wszyscy. Nie, oni tak nie mówią. Oni mówią inaczej. Oni go budzą. Nie wiem, czy tylko ja tam widzę tą... dramaturgię tej sytuacji, ale myślę, że to widzimy. I sposób, w jaki do niego mówią, do tego mistrza swojego, do tego, który mówią tak, my w ogień, my w wodę, my we wszystko za tobą, oni mówią do niego tak, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? Coś się zmieniło w nich, a właściwie coś się zmieniało w nich. Ja się zastanawiam, kiedy to się zmieniało. Mnie się wydaje, że to się zmieniało w trakcie, kiedy ta burza wlewała się, te wody, fale wlewały się do tej łodzi. Oni mieli zagwózdkę, no bo generalnie są w misji Bożej. Generalnie są dokładnie w tym miejscu, w którym mieli być. Dokładnie poszli za Bogiem,
a idę za Bogiem, a woda wlewa się do mojej łodzi. Halo? Czy ja dobre miejsce kazania mówię? Przecież wszystko jest dobrze. Wszystko jest tak, jak Bóg mówił, żeby było. Dlaczego leje się woda? I teraz tak, ja sobie myślę w ten sposób. Żeby Jezusa nie obchodziło, że się woda wlewa i giniemy, to musiałby nie spać. Bo jeśli spał, to co miał się zastanawiać, że mnie to nie obchodzi? Czyli myślę sobie, że oni tak mówią tak, śpi? Gdzie tam, udaje. Co mu się stało? Nie wiem, no po prostu, że nie można w takiej burzy spać. Nie da się w takiej burzy spać. Leży pewnie coś od nas oczekuje. Pewnie, żebyśmy wzięli odpowiedzialność. Tak, żebyśmy wzięli odpowiedzialność. No to... Dawaj wiaderko, Peter. Ale nie nadążali. I myślą sobie, dobra, może to jest test, może to jest test, może to jest test. Jestem w kościele, jestem w domu, jestem to wszystko, poukładam, chodzę, modlę się codziennie, nasiąkam, ale co, może to jest test. O, mówiłeś o teście ostatnio. Jakiś test, wlewa mi się tam, wlewa się i wlewa się i wlewa się. Co to za chrześcijaństwo? To chyba nie działa. Może, nie wiem, nigdy nie stanąłeś w modlitwie i nie powiedziałeś, Boże, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? Albo może tak już się modliłeś. Nie wiem. Ale czy zauważyliście, że coś się w nich wydarzało i okazuje się, że to jest normalne. Normalne, że jeśli to się działo z apostołami, to jeśli ty byłeś w takim miejscu, w którym wydaje ci się, że chyba Pan Bóg zapomniał, albo zasnął, albo śpi, bo ty teraz... Mając tę fantastyczną łódź życia, mając tą odpowiedź na Twoje marzenia, na Twoje pragnienia, mając to wszystko w swoich rękach, doświadczasz sztormu, a przecież jak żeśmy weszli do tego łodzi, ja pamiętam to świadectwo, myśmy weszli, myśmy się nawrócili i wtedy wszystko ucichło. I mówiliśmy wszystko, mieliśmy burzę życia, ale poznaliśmy Jezusa Chrystusa, i wszystko ucichło. Nie pójdę, nie odpowiem za swoje czyny, nie pójdę tam, nie zrobi się to i tak dalej, bo Bóg zadziałał. Halleluja! I wszyscy krzyczą, halleluja! I to jest cudowne. Ale nagle tu mamy taką rzecz, nie wiem, czy w ogóle to mówić, nie będziemy rozsiewać niewiary po kościele, bo burza uderzyła w nasze życie. Co tam u Ciebie? Spoko. Wszystko jest okej. Okay. Halleluja. Z Bożą pomocą, halleluja. I do przodu. A może jesteś właśnie w miejscu, w którym po prostu walczysz z wiadereczkami i wylewasz tą wodę i myślisz tak, jeszcze chwilę, a zabulgoczę we mnie. Zaraz tam wyląduję. Więc oni nie budzą Jezusa, przepraszając i prosząc o pomoc. Oni budzą Jezusa już w momencie, kiedy pozwolili sobie na frustrację. Pozwolili sobie na pewną złość. Czujecie to w tej opowieści, w tej historii? Ja to bardzo wyraźnie czuję. Oni sobie pozwolili, mówią, nic, czy zwróciłbyś się do Jezusa, widząc Go twarzą w twarz, nic Cię to nie obchodzi? To znaczy, ja znam ludzi, którzy tak mówią do Boga. I wiem, w jakim miejscu są, ale to nie, nigdy nie zwrócisz się w miejscu, kiedy masz poczucie, że Bóg jest wszystkim we wszystkim. Zwracamy się tak do Boga, mając poczucie, że grunt nam pod nogami się ucieka. Że rzeczy nie mają się tak, jak się miały dziać. Ale jest odwrotnie. Tylko nic się to nie obchodzi. I nie wiem, czy zauważyliście... Ja kiedyś, jak młody wierzący, czytałem ten fragment, bo ja też bardzo czuję tą emocjonalną kwestię w Jezusie, który się budzi. Ja początkowo myślałem, bo ja mam kochaną żonę, ale ja muszę uważać, żeby ją czasem nie obudzić. Bo jest taki moment, kiedy człowiek
zanim wyląduję, to potrzebuję chwili. Ja myślałem, że dokładnie ona jest jak Jezus. Ja się obudzi, że zanim wyląduje, to... I wiecie, on wychodzi. Jest powiedziane tak, opowiedział tak. To jest, w ogóle autorzy Biblii są cudowni, bo w 39 wersecie jest powiedziane: zgromił wicher. Jak ja wszedłem w oryginalny tekst i przeczytałem: zbeształ wicher, to myślę, hu, hu, hu. To mi, przepraszam, ale mi się to podoba. Wiesz, że możesz zbeształ tą burzę, która przychodzi do ciebie? Zbeształ burzę. Wiecie, Jezus nie był osobą, która nie miała emocji. Jezus był osobą, nawet tych takich, że się, że tak powiem, zdenerwował. Bo zdenerwowanie się nie pochodzi od diabła. Zdenerwowanie to jest dar Boży, żebyś czasem się zdenerwował. Problem nie jest w zdenerwowaniu. Problem jest w ukierunkowaniu zdenerwowania. Więc on ukierunkował to zdenerwowanie wobec dwóch rzeczy. Wobec burzy i powiedział: zbeształ burzę. Ale świetnie to powiedział, bo powiedział, my mamy tutaj pięknie tak: umilknij, ucisz się. Nie chcę może tu, bo to kazanie jest jednak. Nie chcę powiedzieć, jak tam jest napisane, że tam jest powiedziane: zamknij się. Więc powiem, powiedział: milcz. Powiedział: milcz. I drugie słowo, które mamy przetłumaczone jako ucisz się, to jest nałożenie coś na usta, żeby przestały gadać. Wiecie, my czasem potrzebujemy stanąć w autorytecie, zbeształ czy zgromić okoliczności, które są. Dlaczego Jezus zbeształ? Dlatego, że może się dzieją, ale nawet Jezus wie, że to jest nieprawne. Nawet Jezus wie, że burze uderzające w Twój dom, w każdego dom, jest bezprawiem. Więc ja nie powiem: o wiesz, no to taka sytuacja życiowa, czasem ją trzeba przejść, przetrzymamy, mamy dosyć mocną łódź, mamy wiadereczka, przepompujemy, mamy pompkę, niektórzy mają pompkę taką, że i wypuści całą tą wodę ze środka, przetrwamy jedną burzę, drugą burzę, trzecią burzę, aż w końcu jak cię czepnie, to już nikt nie będzie mógł ciebie pozbierać, ponieważ Bożym planem nie było przetrwanie. Bożym planem od samego początku było stanięcie przeciwko burzy i umilknięcie jej. Zamknięcie jej. Więc Jezus nie przychodzi do naszego życia powiedzieć: będzie dobrze. Będzie Pan zadowolony. On przychodzi do naszego życia po to, żeby zmienić okoliczności, ale tym razem, nie wiem, czy wiecie o tym, ale wiecie na pewno o tym, że Jezus, który leży tam na łodzi, nie działa jako Bóg, On działa jako stuprocentowy człowiek, a udowadnia to fakt, że właśnie śpi. Bo każdy człowiek musi kiedyś spać. Musi kiedyś odpocząć. Jeżeli Jezus musiał kiedyś odpocząć, my czasami też musimy po prostu odpocząć. I wierzcie mi, ja czytam w tej historii, że Jezus był przekonany. Ten człowiek, stuprocentowy człowiek, który był Bogiem, ale nie skorzystał z boskości, stuprocentowy człowiek był przekonany, że to nie on ma tą burzę uciszyć. Dlatego przeczytałem ten fragment z Łukasza, który mówi: wołacie mnie ciągle: Panie, Panie, a nie robicie, co mówię do was. A jak teraz to słyszymy? Czujecie to? Panie, Panie, ciągle Panie, Panie, dajcie spokój. To już brzmi jak dzwonek w drzwiach. Wy nie potrzebujecie Pana, wy potrzebujecie służącego. Oczywiście nie mówię do was, tylko do tych daleko. Nie wypowiadać miasta żadnego. Potem za to muszę odpowiadać. Jednak jesteśmy słuchani gdzie niegdzie. Więc
Panie, Panie, ciągle Panie, Panie. Ciągle my, wiecie, my mówiąc Panie, my w ogóle nie mamy na myśli Pana, my mamy na myśli sługę. Bo on ma przybiec, on ma uciszyć, on ma uspokoić, on ma uzdrowić, on ma pocieszyć, on ma przypilnować samochodu, on ma przypilnować mieszkania, on ma przypilnować pracy naszej, on ma przypilnować naszego wypłaty naszej. On ma wszystko przypilnować. Dlatego Jezus mówi, jak wy budujecie ten dom? No jak wy budujecie ten dom? Wiecie, kiedy my mówimy o tym przykładzie domu, tak naprawdę nie wiem, czy wiecie, ale chodzi o duchowy dom. O coś więcej niż mury. O coś więcej niż dachy. Prawdziwy dom to nie jest budynek. Prawdziwy dom to są ludzie połączeni w rodzinnych więzach. Dlatego wicher i burza wcale nie musi nie zburzyć domu. On może być zburzony, ale nadal dom się ostał. Bo dom, nie budynek, dom jest więzami rodzinnymi ludzi, którzy są w środku. Tak jak Kościół to nie jest budynek, Kościół to ludzie. Można nie mieć budynku, dalej mieć Kościół. A skąd to wiesz? No tak jakoś się zdarzyło. Dlatego, że Kościół to są ludzie. Dlatego słuchajcie, nie tylko chodzi o to, żeby wejść w jakieś zasady, ale wejść głębiej w zrozumienie i objawienie, co Bóg mówi, czego my nie robimy. Jesteście ze mną? Panie, Panie, a nie robicie to, co ja wam mówię, żebyście zrobili. To jak długo? Dlatego, kiedy zgromił tą burzę, za chwilę zgromił swoich uczniów. I powiedział, jak wam da... Wiecie, co on to... Jak on to powiedział? A mówi tak, czemu jesteście tacy... Znowu, bojaźliwi. Tam przeczytałem, tam jest oryginalnie. Czemu wy tchórze jesteście? Co wy tacy tchórze jesteście? W ogóle wiary nie macie. Zaraz. O co on się zdenerwował? Że go obudzili, czy że co? Co to znaczy, że tchórze są? Gdzie nie mieli się bać? To mieli z odwagą. Żegnajcie, przyjaciele. Idziemy na dno. Było miło razem maszerować przez ten życie. Ból, ból, ból. Z odwagą. Halleluja. Pozamiatane. Do czego ta odwaga miała być potrzebna? Do czego ona miała być potrzebna? Czy zgodzi się ktoś ze mną, że powiem wam, że to była lekcja, kolejna lekcja, w którym Jezus mówi, zacznij w końcu uciszać burzę, a nie wołać Panie, Panie. Co masz na myśli? Wiecie, wyobrażam sobie tych apostołów, którzy wiedząc, kim są, wiedząc, że są we właściwym, zdrowym, najlepszym miejscu na podróż z łodzią, stają i mówią, ucisz się, zbesztają razem burzę. Wzięli te emocje, oni zamiast te emocje, nic cię nie obchodzi, że tu stop. A weź ty się w końcu zdenerwuj na to, co trzeba się zdenerwować. A to tak można? Nie, bo tak, diabełku kochany, mógłbyś dzisiaj do sąsiadów pójść. No, tak utrudzeni jesteśmy. Nie negocjuj z nim. Jezus nie dyskutował z diabłem. Jezus mówił, milcz i wyjdź. I wiecie, co diabeł robił? Zamilkł i wychodził. Kończy się czas, kiedy będziesz wołał Panie, Panie, ze swoimi trudami, problemami, ale przyjdziesz z darem. Z darem autorytetu w Chrystusie, który wypracowałeś w nasiąkaniu przed Nim w swoim pomieszczeniu. I powiedz, milcz i wyjdź z mojego domu. Halleluja. Bogu, bo niech będą dzięki. On jest wielkim Bogiem. On jest wielkim Bogiem.
On jest Królem Królów. Halleluja. On jest Panem Panów. Potrzebujemy nie tylko zabezpieczyć się przed ludzkimi okolicznościami życia i znaleźć odpowiednią łódź, ale potrzebujemy również wziąć autorytet nad naszym życiem. Ponieważ łódź nigdy nie będzie miejscem, które jest celem naszego życia. Łódź to jest zawsze narzędzie do prowadzenia cię przez życie. Wiecie, to jest niesamowite. Niektórzy mówią, a dlaczego Ewangelii jest aż cztery? Nie, nie ma czterech Ewangelii. Jest jedna Ewangelia spisana przez czterech autorów. A dlaczego niektóre okoliczności są aż trzykrotnie opisane? Na przykład tak jak ta burza. I są przez Mateusza, Łukasza i przez Marka opisana ta historia. Dlaczego aż tylu? Przecież jedna by wystarczyła, nie szkoda papieru. Otóż każda z tych historii, każdy z tych opisów pokazuje troszkę inną perspektywę i pokazuje trochę to pod innym kątem. I jest niesamowite, ale chciałbym wam pokazać w Ewangelii Mateusza jest dokładnie ta historia o burzy, ale jest coś, co się zaczyna. Jezus mówi, chodźmy, idziemy do łodzi i idąc do łodzi coś się wydarza pomiędzy. Czyli wyobrażacie sobie, są gdzieś tam na tej plaży, zaraz mają iść do łodzi, idą i w tej drodze, tej chwili do łodzi wydarzają się dwie rzeczy. Pierwsza, popatrzcie, przeczytajmy ją. Mateusz 8:18. A Jezus, widząc lud wokół siebie, kazał przeprawić się na drugą stronę. Czyli mówi tak, dobra, idziemy przeprawić się na drugą stronę. Ale wtedy przystąpił jeden z uczonych w piśmie i rzekł do niego, nauczycielu, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. I rzecze mu Jezus, lisy mają jamy i ptaki niebieskie mają gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie głowy skłonić. Więc Jezus mówi do niego tak, nie przyszedłem na ten świat, by dokądś dojść, przyszedłem na ten świat, by coś rozpocząć. Faryzeusz mówi, kiedy pójdę za tym Jezusem, wow, dokąd ja dojdę? A Jezus mówi, nie dojdziesz donikąd, będziesz szedł. To nie brzmi, ta perspektywa nie jest fajna, ale wiecie, tak naprawdę, ktoś mówi, czy masz wyznaczone cele w życiu, czy masz wyznaczone, ja wierzę w wyznaczanie celu w życiu, bo bez celi nie ma drogi. Jak nie masz celu, to dryfujesz. Potrzebujemy celu, ale to nie cel jest tym, do czego my zmierzamy, tylko wartością jest przeżywanie tej drogi, bo w czasie tej drogi my się stajemy. Więc Jezus mówi, ja nie mam miejsca, gdzie cię zaprowadzę i sobie położysz główkę i sobie poleżysz. Ja, jeśli chcesz iść za mną, to decydujesz się na ciągłą podróż, bo Jezus powiedział sam o sobie, nie powiedział, ja jestem celem, on powiedział, ja jestem drogą. Prawdą i życiem. Na tym polega to, że jeśli idziesz za mną, podróżujesz. Więc nie ma czegoś takiego jak brak podróży. Nie ma czegoś takiego jak pewna przerwa w podróży. Nie ma czegoś takiego jak mamy wakacje, sezon ogórkowy. Nie mamy wakacji. Zobaczcie, nie mamy wakacji. Nie, sezon ogórkowy. Mnie ostatnio ktoś zapytał, a ile ludzi w kościele jest teraz wakacje? Ja mówię, cały. A że wy nie macie wakacji? Ja mówię, nasz kościół jest specyficzny. Dlaczego? Dlatego, że nie ma wakacji i ma wakacje cały czas. Czy to listopad, czy to październik, czy to styczeń, czy to luty. Cały czas ktoś gdzieś wakacjuje. Wystarczy otworzyć Instagrama i myślisz sobie o nim. Nic, tylko impreza. A z drugiej strony masz wakacje i patrzysz, co wy pieniędzy na wakacje nie macie? Co wy tu robicie? Ale to jest właśnie cudowne. Dlatego, że nie ma przerwy w Królestwie Bożym. Nie ma przerwy w tym życiu z Bogiem. Nie zarządzaj sezonu przerwy. Albo tym jeszcze gorzej, sezon trudu. Oto rozpoczynam nowy sezon. Pierwsze dziecko przyszło na świat. Ledwo żyjemy. I my mamy jeszcze o Bogu myśleć? Teraz to macie Bogu myśleć 5 razy bardziej, niż zanim się urodziło.
Ale naprawdę tak. Kiedyś mnie Bóg napomniał, ponieważ ja chciałem być takim dobrym pastorem i chciałem przyjść do każdego i powiedzieć: hej, kochany, masz taki trudny okres, trudny czas, trudną chwilę. Więc kiedy masz taką trudną chwilę, to sobie odpocznij, to idź, to dajcie sobie taki bieg luzu. Nie, ja to trochę tak na spokojnie. A Bóg mi do mnie kiedyś osobiście powiedział: nigdy tego więcej nie rób. Mówię: dlaczego? Czy ty, nic cię to nie obchodzi? Mają dziecko, się urodziło. Boga bardzo to obchodzi. Ale On wie, że jak oni się zatrzymają, mogą już nigdy się nie ruszyć. To jest twój moment, abyś podkręcił gaz. Ale łzy lecą. Łzy są potrzebne, ponieważ w tej podróży łzy pomagają nam przemieniać siebie samych. To ból nas bardziej kształtuje niż wygoda. Ale Adam, świetne kazanie mówisz. Powiedziałem na głos, co mi Duch Święty powiedział, przepraszam. Mateusz 8, 21, 22 jest dalej, ponieważ to podszedł faryzeusz, powiedział: pójdę dokądkolwiek ty idziesz, tam chcę zamieszkać. Ale przychodzi drugi z uczniów i rzekł do niego: Panie, pozwól mi wpierw odejść i pożegnać ojca mego. A Jezus, bo umarł mu ojciec akurat. A Jezus rzekł mu: pójdź za mną, a umarli niechaj grzebią umarłych. Nic cię to... Nie, no już nie będę do ciebie tak mówił, ale wiesz, jest problem jakiś. Jakiś taki wewnątrz we mnie problem. Ojciec mi umarł. Ale cicho się zrobiło, jak na tym rozkazie Jezusa nad burzą. Ale ojciec mi umarł. Może zostawmy to w tej chwili. Nie będę próbował tłumaczyć teraz Jezusa, ale chcę wam powiedzieć, że On tutaj mówi o tej sytuacji, podejście typu nie teraz. Ktoś mówi: ja nie mogę, bo mu się dziecko urodziło, ale Jezus często używał przykładu, żeby nas naprawdę rozbroiło. Bo czym się ma trud i ból i wszystko związane z naszym spełnionym marzeniem, dziecko urodzeniem, do potrzeby pochowania ojca, bo umarł. Ale Jezus używa tak radykalnego obrazu, nie po to, żebyś zostawił ojca umarłego, ale żeby pokazać informację, że myślenie pod tytułem to niedobry moment jest absolutnie złym myśleniem. Nie daj się nigdy oszukać, nie daj się nigdy oszukać, że to nie jest dobry moment na pójściem za Panem w tych okolicznościach, w których jesteś. Burza to nie jest moment, by wołać, krzyczeć, a nawet zdenerwować się na Boga. Burza to jest moment, w którym musisz powiedzieć: okej. Bo wiecie, nasze burze inaczej wyglądają. Może nie jesteśmy na morzu, może nie jesteśmy w prawdziwej łodzi i może woda się nie wlewa, ale nasze burze wyglądają zupełnie inaczej. One wyglądają tak, jakby się wszystko nagle skomasowało i wszystko było przeciwko nam. Nawet te piękne rzeczy, jak odpowiedzialność za wychowanie dziecka, jak po prostu obowiązki, jak praca, jak wszystko, jak mąż, jak żona, jak te nasze spełnione marzenia. Mój pastor zawsze mówił: człowiek całe życie się modli o żonę i potem ją ma. A żony się często, kobiety, modlą o męża i potem je mają. A potem ci rodzice modlą się o dzieci, a potem je mają. Więc czasami to wszystko może być burza. Czasami ta burza może jakby kotłować się nie z zewnątrz, nie ze świata, ale jakby wewnątrz, jakby w moim domu, moim zdrowym domu. Co tu za emocje? Coś idzie do góry, coś idzie do góry. Wiecie, teraz nie chodzi o to, żebyś zbeształ żonę i nałożył na usta dzieciom, żeby nie płakało. Tylko chodzi o to, żebyś uspokoił tą prawdziwą burzę, która walczy w tobie. Tu jest burza, którą trzeba najbardziej uciszyć. Jesteście ze mną?
burza, którą trzeba najbardziej w życiu uciszyć. Przez to, że weźmiemy tą odpowiedzialność i nie będziemy ciągle tymi, którzy potrzebują, ale zaczniemy być tymi, którzy rozdają Bożą obecność. Mamy jeszcze 5 minut, więc chcę wam coś pokazać, coś, co mnie po prostu pozamiatało. Otóż siedzimy w tych łodzi, rozważamy te historie związane z chodzeniem po morzu, dojściem do łodzi. I chciałbym wrócić na chwilkę do tej łodzi, do której przyszedł Piotr z Jezusem po wodzie. I weszli, tam ustał wicher. I tam jest taki fragment, który mi się osobiście wydawało, że autorowi się coś pomyliło, że wstawił ten werset. Naprawdę. Myślę, że jak go teraz przeczytam, to niektórzy się zdziwią, że on jest właśnie w tym miejscu. No bo pamiętacie tą historię i chodzą po łodzie, ten wpadł, ten wstał, potem go uratował, weszli do tej łodzi, uciszyła się burza. I teraz posłuchajcie. Ewangelia Marka, 6 rozdział, 51 do 52. I wszedł do nich do łodzi, po tym chodzeniu po wodzie, i wiatr ustał, a oni byli wstrząśnięci do głębi. Czym byli wstrząśnięci do głębi? No tym, prawdopodobnie, że on chodził po wodzie. No i też bym był wstrząśnięty, jakby... Ale się okazało, że nie, że tu albo narracja coś nie pykła, albo coś, bo oni byli wstrząśnięci do głębi, czytamy, nie rozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż serce ich było nieczułe. Wiem, pastor teraz wyskoczy i wytłumaczy, jak to w Grece jest, że to nie chodzi o chleby. No chodzi o chleby. Czy więc, słuchajcie, jest ta cała sytuacja. Tutaj Jezus, tutaj Piotr, tutaj chodzą po wodzie, tu wicher, tutaj burza, tu oni wchodzą do łodzi, ona się ucisza, a oni są strasznie wstrząśnięci, bo nie rozumieli cudu z chlebami. Otóż okazuje się, że tuż przed tym wydarzeniem chodzenia po wodzie, oni byli w jednym miejscu na pustyni z 5000 mężczyznami, plus kobiety, plus dzieci. I wtedy była ta sytuacja rozmnożenia chleba. To też się zastanawiam, co tu nie rozumieć. Pobłogosławił, pomnożone zostało i ludzie się najedli. I zebrali mnóstwo koszy. Halleluja! To nie bądźmy wstrząśnięci, tylko bądźmy uradowani. Halleluja, Bóg jest wielki. Amen. Ale okazało się, że ten fragment nie jest przypadkowo, że on się ama absolutnie bardzo do tego miejsca, bo można być w tej łodzi i nie rozumieć dalej. Nie rozumieć dalej, bo okazuje się, że cud z chlebami trzeba zrozumieć nie tylko na poziomie, że zostały rozmnożone, ale zobaczcie, tak kawałek tylko tej historii, bo wszyscy ją znacie. Marek 6, rozdział 35. A gdy już była późna pora, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce jest puste i godzina już późna. Odpraw ich, aby poszli do okolicznych osad i wiosek i kupili sobie coś tam do zjedzenia. Więc oni dokładnie robią te wiaderka. Wszystko po ludzku. Idź ich odpraw. To jest rozsądne. Niech oni pójdą się najeść. Panie, Ty to zrób. Panie, widzisz, że za Tobą poszli. Idź to i zrób. I Jezus fantastycznie odpowiada. Jego odpowiedź jest genialna, bo ona brzmi tak. A odpowiadając, rzekł im: dajcie wy im jeść. Ktoś mówi, no może myślał, że ma nią tyle jedzenia. No nie. Osobiście jestem przekonany, że wiedział, że nie mają tyle jedzenia. Nie mają tyle jedzenia. Więc się dowiedzieli, że mają 5 chlebów i 2 ryby, bo był jeden chłopczyk, który miał swój lunch. Ktoś kiedyś powiedział. I żeby się mógł dokonać cud, na pewno musiał być przynajmniej jeden chłopczyk, który podzielił się swoim lunchem. Żeby w ogóle Kościół istniał, przynajmniej jedna osoba musi być, która przyszła coś dać. No więc co oni byli wstrząśnięci, bo nie rozumieli?
wiecie, dosłowne wstrząśnięci, to byli przestraszeni. Przestraszeni. Oni ciągle byli w takich okolicznościach, w których byli przestraszeni, bo nie zrozumieli tej najważniejszej nauki, którą uczynił Jezus. A rozmnożenie chleba nie chodziło tak do końca o nakarmienie ludzi, co było bardzo ważne, ale w tych historiach czasem są ważniejsze rzeczy. To było szkolenie uczniów, bo to nastąpiło w ten sposób. Zobaczcie, Marek 6, 41a i niech to nam, niech to nas przeniknie i przemieni. A on wziął owe 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, łamał i dosłownie złamał i dał uczniom, a oni kładli przed nimi, oni nieśli i zanosili tym ludziom, których rozdzielili po ileś osób na całym placu. Chcę wam powiedzieć, że on zrobił to szkolenie z nimi raz, a potem zrobił drugi raz, bo potem się okazało, że jest kolejne 4000 ludzi głodnych i nie wiem, czy wiesz, ale jest druga historia, jak nakarmili. A potem jest jeszcze historia, w którym Jezus coś mówi do nich, a oni mówią, zmartwili się, zaraz po rozmnożeniu chleba zmartwili się, bo chleba nie mają. A Jezus mówi, to co się martwicie? Oni mówią, no chleba znowu nie mamy. Ja mówię, a ile było zebranych koszy po tamtych pierwszym pomnożeniu? No tyle i tyle. A po drugim, no tyle i tyle. I to zdanie, słyszycie je? Wy jeszcze nie rozumiecie. Jeszcze nie rozumiecie, więc co? Tam jest nauka, którą musimy zrozumieć. Że Jezus, kiedy pobłogosławił chleb i go złamał, dał uczniom, a oni wzięli odpowiedzialność niosących chleb. Więc kiedy wzięli ten chleb i nieśli, w tym momencie i tylko w tym momencie, oni nie mogli być w miejscu, którzy czekają na ten chleb. Oni musieli być w miejscu, którzy niosą ten chleb. I kiedy nieśli ten chleb i zaczęli kłaść, popatrzyli, że mają go więcej i go zaczęli kłaść. I nagle patrzą, że jest ich go więcej i kłaść. To rozmnożenie rozpoczęło się w podróży od Jezusa do tych ludzi z tym chlebem, w tym procesie usługi, dania siebie, poświęcenia się dla tego, do czego są powołani. Więc Jezus próbował ich przez cały czas nauczyć, że chleb, który nieśli, że nie chce być tylko odpowiedzią na potrzeby. On chce nauczyć uczniów swoich, naśladowców swoich, aby stali się odpowiedzią na potrzeby. Amen. Amen. Więc w której grupie chcesz być? W tych zgromadzonych po 50 osób czekających, aż ktoś ci chlebek pod nos podłoży? Halleluja. Jeśli tak było i tak jest. Ale kochany, jeśli już 20 lat chodzisz z Bogiem, to ja ci tym chlebem w głowę przywalę za chwilę. Nie można być cały czas w tym duchu ubóstwa, nawet siedząc w łodzi. Trzeba wziąć ten chleb i zrozumieć, że jesteśmy powołani, aby stać się jak On i dokonać dzieła jak On, a nawet i większe, bo On jest u Ojca i zesłał Ducha Świętego nam. Więc autor, który umieścił ten fragment, mówi, oni byli, wiecie, do głębi wstrząśnięci, przerażeni, bo nie rozumieli cudu z chlebami, gdyż serce ich było nieczułe. Wiedział, co tu włożył, bo on mówi tak, gdyby oni to złapali, że są powołani do niesienia odpowiedzi, a nie do ciągłego wołania o odpowiedź, rzeczy by się zmieniły. Mogliby chodzić po wodzie, mogliby przemówić do burzy, mogliby zamknąć ją w jednym momencie. Ponieważ ten autorytet, ta moc i ta władza, która była w Jezusie, jest udzielona Tobie, abyś wykonał Jego wyroki na tej ziemi.
Więc musimy skończyć wołać: Boże, ucisz tą burzę. I zacząć mówić do burzy: ucisz się. Przestać mówić Bogu, jakie to wielkie burze są w twoim życiu, ale zacząć mówić do burz, jakiego masz wielkiego Boga. Przestać mówić do Boga, jakie wielkie góry stoją na drodze mojego życia, tylko zacząć mówić do gór, jakiego masz potężnego, niesamowitego Boga, a taki jak On, tacy i my na tym świecie. Amen, 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 amen.